Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książkami, ze światełkami. Ostatnio opowiadałam Wam o książeczkach z dźwiękami. Książeczki dźwiękowe miały różnorodne dźwięki dostosowane do określonych sytuacji, określonych wydarzeń na stronie. Tym razem są to publikacje dla nieco młodszych czytelników, czyli takich rocznych, dwuletnich i trzyletnich. Te publikacje... W tej serii w ogóle są cztery publikacje. Autorzy zabierają nas w świat jednorożca, leniwca, owieczki, no i liska. Ja mam liska i owieczkę, ponieważ tak córka sobie wybrała. I każda z tych publikacji zabiera nas w nieco inny świat. W lisku przenosimy się do lasu, a owieczka zabiera nas do gospodarstwa domowego. I tam możemy przyjrzeć się różnorodnym zwierzętom. I ja Wam pokażę na przykładzie owieczki, jak to wszystko ładnie wygląda, bo jest naprawdę urocze. Tekst jest świetny, piękny, pokazujący relacje, dobre relacje między matkami a ich dziećmi. Odwiedzamy konia, krowę, kury, psa, kota. No i w końcu owieczka trafia do mamy. No a z tyłu jak to wygląda? Z tyłu mamy taki włącznik i wyłącznik i dzięki temu możemy sobie włączyć światełko przed lekturą i kiedy kończymy czytanie, zgasić światło. I wtedy widać te kolorowe światełeczka. One nie są zbyt dobrze widoczne, kiedy mamy włączone światło i czytamy dziecku. Przy lekko zgaszonym świetle z kolei tekst jest słabo widoczny, no bo jak widzicie, na takim dość ciemnawym tle jest niewielki tekst i to utrudniałoby czytanie. Dlatego najpierw czytamy, później zgaszamy, gasimy światło i możemy cieszyć się pięknymi światełkami. Światełkami, które sprawią, że te lektury w pewien sposób będą dla dziecka postrzegane jako taki magiczny świat. Co jest świetne w tych lekturach? To, że na każdej stronie mamy inne zwierzaki i dzięki temu takie maluchy mają szansę na koncentrację, na oswojenie się z określonymi zwierzętami, określonymi słowami. Powoli pozwalają wprowadzać w świat słów. Polecam i do zobaczenia.